stała się sensacją Instagrama, kiedy to w 2017 roku zaczęła nagrywać humorystyczne filmiki zaczynające się od frazy. Nagrania szybko stały się kultowe, ona sama zaczęła regularnie wrzucała swoje kolejne minidzieła, w których, czy po pewnym czasie artystka zawiesiła tę działalność, jednak wcale nie ograniczyła działalności na Instagramie. Wciąż wrzuca tam filmiki, w których dowcipnie komentuje otaczającą ją rzeczywistość. Do jednego z ostatnich nagrań skłoniła ją wszystko po tym, jak Katarzyna Nosowska otrzymała torbę z kosmetykami sygnowanymi nazwiskiem Miss Euro 2012. Wokalistka grupy Hej nagrała kilkuminutowy filmik, w którym rozpakowała paczkę od celebrytki, czyli zrobiła tak zwane. Zanim jednak pokazała widzom podarunek od Natalii Siwiec, podkreśliła, że wcześniej nie spodziewała się tego typu prezentu. Czy zdziwilibyście się, gdybym nagle zrobiłabym wam zupełnie niecodzienny unboxing? Na bank byście się zdziwili. To jest tak bardzo niemożliwe, to jest szokujące, ale jednak się wydarzy za chwilę. Świećcie na to. Katarzyna Nosowska w tym momencie pokazała prezent od Natalii Siwiec i zaczęła po kolei opowiadać o tym, co znajduje się w paczce. Wszystko robiła lekko ironicznie i prześmiewczo, wyraźnie parodiując influencerki, które przy reklamowaniu otrzymanych za darmo prezentów nadmiernie się nimi egzaltują. Mówiła, o, paletka wieczorowa, to chyba są moje ulubione kolorki. W dalszej części nagrania przedrzeźniała influencerki, otwierając paletkę z cieniami do oczu, podkreśliła, zawsze marzyłam o tym, błagam was. Natalia nie poprosiła mnie, żebym to robiła, a ja chcę to zrobić, bo zawsze chciałam. Wkrótce przeszła do kolejnych kosmetyków i parodiowała przy tym celebrytki, nakładając na siebie kolejne tusze do rzęs, konturówki i szminki z paczki od Natalii Siwiec. Na koniec nałożyła sobie rozświetlacz, przy czym znów dała popis swojego humoru, mówiąc, ale teraz to jest najlepsze. Ja to wszystko pakuję, bo ja wiem, jak to robiły inne dziewuchy. Och, jest tutaj też również wspaniały rozświetlacz. Kropka, uwaga, otwieram. Wspaniałe, bo zobaczcie, mogę sobie rozświetlić czoło. Kiedy rozświetlam sobie czoło, to jednocześnie czuję, jak ten niesamowity rozświetlacz rozświetla mi myśli. Mam jakby jaśniej w głowie. Mówiła, nie kryjąc rozbawienia manierami celebrytek. Dwukropek, filmik podbił sieć, a internauci nie kryli rozbawienia unboxingiem Katarzyny Nosowskiej. Najlepsza. Jasna szyja, najlepszy unboxing, jaki w życiu widziałam. Wszystkie firmy powinny wysyłać pani swoje produkty na te unboxingi. Po tym unboxingu na pewno przyjdzie więcej przesyłek na film Katarzyny Nosowskiej. Zareagowała też sama Natalia Siwiec, którą także rozbawił sposób prezentowania jej kosmetyków przez artystkę. Napisała, zrobiłaś mi dzień. Nie wiem już, dlaczego lecą mi łzy, czy ze śmiechu, czy z radości. Pod koniec nagrania Katarzyna Nosowska zapowiedziała pewną propozycję, o której jednak nie chciała mówić więcej. Następnego dnia wyjaśniła, że chodzi o wspólne próby schudnięcia, do czego zobowiązała się przed widzami. Powiedziała, krótko mówiąc, by nie owijać w bawełnę, chciałabym zaproponować tym, którzy są zainteresowani, żebyśmy razem wreszcie schudli. Dlaczego robię to w tak otwarty sposób? Dlaczego robię to oficjalnie? Otóż dlatego, że dla mnie to chyba jedyna nadzieja. Pozostaje trzymać kciuki za to, by Katarzynie Nosowskiej udało się spełnić jej postanowienie. Źródło.